Witam wszystkich, tutaj Pietruszka 1122, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play Rayman Origins. Tak, tutaj w menu mam bardzo fajną rzecz. Brakuje nam do przejścia gry 99 elektronów i 4 zęby. Dobrze. Tak, teraz patrzę. No kurczę, znowu jakiś mini lag przy loading. Powiem wam, że podchodzę do tego nagrania drugi raz. Za pierwszym razem zacząłem chwalić, jak to świetne są zmiany, jakie dokonałem. I zaczęło okropnie lagować. Ojacie, co to się dzieje? Straszne. Poprzednio było tak przepięknie. No dobra, niech to się ładuje, a ja wam powiem, co miałem wam powiedzieć. Te zmiany są bardzo fajne. To, że musiałem je wprowadzić, wynikało z mojej niewiedzy. To, że wcześniej ich nie zrobiłem. W sensie, że nie było tak od początku. Niewiedzy a propos korzystania z Dating Story. Gaśnica. I ogólnie wszystko dzięki tym zmianom działa teraz lepiej. Loadingi są krótsze. To miałem właśnie powiedzieć, ale nie wiem, co się teraz stało. Zobaczyć, a propos tego potem. Okej. Klatka. Loadingi są krótsze. Nagrywa wideo od razu po nagraniu, jeszcze przed wyrenderowaniem, dużo mniej waży, więc nawet tak przy midboyu nie muszę się już martwić. Czy mi się to zmieści na dysku? No, oprócz tego oczywiście największy mój triumf, nie ma ścinek przy renderowaniu. Dobrze myślałem, że to przez to jest spowodowane. A, złapałem. No, tu już zyma. Tu też nie. A. Za chwilę, za dużo się tu dzieje. Nie ma ścinek w wyrenderowanym filmie. Ogólnie gry nie za bardzo tak nie lagują. Chociaż ciągle nie rozumiem, co się teraz stało z Raymana. Chyba tyle. Jak jeszcze coś będę miał do powiedzenia a propos tego, to powiem, ale ogólnie jest genialnie.
faktycznie, jeżeli chodzi o jakość audio, nie audio, wideo, to zrobiłem już wszystko, co na razie planowałem. Następnym krokiem, który być może kiedyś nastąpi w przypadku wideo, to będzie przejście na 720p, ale to, jak już mówiłem, ogranicza mój internet, więc nie będzie to takie proste. Właśnie, jedna rzecz a propos jakości audio. Ostatnio poprawiłem trochę, no już dłuższy czas temu, troszeczkę odszumianie, troszeczkę sobie potestowałem. Więc z tym jest troszeczkę lepiej. Najgorsza rzecz, jaką na razie ja zauważam w swoich filmach, jeżeli chodzi o audio, to to, że dość głośno, szczególnie w filmach z Midboya, słychać moją klawiaturę. Chciał tamtędy na górę wydostać. Można? Aha, czyli to tu jest tak. Bo ja postaram się odszumić, kurczę, moją klawiaturę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tam coś jest. Monata. Szkoda, ten poziom idzie. Już 279 punktów. Za chwilę będzie 300 punktów. Aha. Inna odmiana gąsienic. Te się chowają. No, przez chwilę nam na dole się coś zgluczowało. Ten tutaj stworek pokazał się chyba przy lumach, kiedy go jeszcze nie powinno być. Nie wiem, czy to widzieliście, jak nie to. Aha, w lewo do monety. Oczywiście tam pójdziemy. Dobra, jaka jest trudność? No i tu jeszcze mam sekwencję z królem, to będzie 350. Właśnie. Tu jeszcze jakaś roślinka. Bardziej niepokoję się, gdzie się klatka podziała. A, tu po lewej, tu po prawej stronie. Dobra, wszystko mamy. Moskit! Strzelanie. Ło!
woli. A co ja się tak męczę? Przecież mam już jakiś punktów, to ja mogę tutaj na spokojnie. Ups. No dobra, może być. Ja się nie ubiłem. Nie, no to zdecydowanie jest teraz za dużo punktów w tych poziomach. Spokojnie, jakbym się wysilił, to mógłbym 400 wbijać w każdym poziomie. Niektóre poziomy... Wow. Duża roślina. Dla tak. Przecież... Może w tych powrotach do poprzednich rozdziałów mogliby zwiększyć limit punktów do 400. A nie ciągle 350. Dużo za dużo. Na zegarku mam 13 minut. Strasznie narzekam teraz, ale... Taka jest prawda. Po artykułach, jakie czytałem, w sensie recenzjach, była taka inna fajna recenzja Raymana Legends. To dużo, dużo więcej uwagi przykładam do trudności poziomu. Hej. To. Aha. W czasie się zabawa. A, nie wyszło. Znaczy, tutaj będzie szybciej tam, ten, gdzie jest moneta. Bardzo możliwe. Dobra, minuta i sekunda, bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, z tymi hamulcami wracającymi się może być trochę ciężko. No właśnie. Flaga będzie tam, bo tam to jeszcze jednym tym. Tak, po tym tutaj. Żeby tego nie zepsuć. Spokojnie zdobyć puchanek.
samo kucharki. Teraz on są takie, że jak już przejdziesz, to raczej zaliczysz. Dobrze, jeszcze element do kolekcji. O, ciągle płynie, a tam będziemy mieli, o ile dobrze rozumiem, jakiegoś mocniejszego bossa. Zaskakiwać chyba. No chyba. Wow. Ściana się skończyła. Wow. Tutaj jeszcze nie chcę iść. Tutaj zresztą też nie. Ale tak jak mi się wydawało, że tam coś może być. Sprawdziłem. No, ale to się da ładnie powtórzyć. Ej. Ho. Trochę tutaj słabo z punktami. Jak ja mam. Chwila. A, głupi jestem. Można tu jest zaokrąglony korzeń. Mogliśmy tu wbiec po prostu. Dobra, tu mam klatkę. Nie. Ale zmniejszenie. Dobra, może nam się to do czegoś przyda. Więc tak pójdę dalej. Dobra. Kurczę. Na razie nie mam pojęcia, do czego ta małość ma nam się przydać. Na razie tylko utrudnia. Czyli... Tak, gdybyśmy w tamtym miejscu się nie zmniejszyli, to tutaj już dalej nie było okazji do zmniejszenia się i nie mielibyśmy tej monety. W sumie dobrze zrobili. No dobra, 200 punktów klatki nie ma. Dobra, pewnie tutaj będzie klatka. Spokojnie. Tak, tu mam piętkę, okej. Strasznie szybko tego ptyla, co? Wiacie, a ja nie mogę jakoś stać się dużym z powrotem. Czy ta małość mi się jeszcze do czegoś przyda? Pierwsza, okej.
już się bałem, że coś ominąłem. I przechodzimy dalej. Ja chcę być duży. Wow! To już jest kompletnie niefajne. Będąc mały, nie mogę rozbijać pod rząd tych takich kładek. Mam nadzieję, że przez to, że tamtej banki nie zabrałem. Nie, nie zabraknie. Tu chociaż. Uuu! Fajny sekret. Czyli jednak trzeba Bajorka sprawdzać, którego czasami omijałem. Serio by mi tu było o wiele lepiej, gdybym był duży. Lol. Dobra, tej żalunki na razie powiedzmy, że nie będę ruszać. Pływanie pod prąd, ale to zaraz. Okej. Możemy sobie otworzyć. Teraz jeszcze nie tam się dostać. Dobra. Nie wiem, czy to serio poziomy są takie proste, czy ja już sobie takie mega skilla wyrobiłem. Ale to jest dziwne dla mnie. O. Momentan. Nie wciskaj strzałki w lewo, albo żadnej, albo tylko w prawo. Dobra, czy nie wiem, dobrze, że przeklęcę na checkpointa. Dobra. Teraz jeszcze żalunka i tamte punkty zdobyć, ale to już na spokojnie, bo jest 350. Raymanie nie ma żadnych osiągnięć, więc nie muszę mieć 100% punktów. No, i będzie 400. Jeszcze jakieś potworki. No w końcu jestem duży. Dobra, i mam 407. Lecimy 20. Czyli ogólnie, jeżeli dobrze zauważyłem, to przez to, że byłem mały, to tutaj jeszcze przy klatce miałem łatwiej. Bo jakbym był duży, to musiałbym przeskakiwać jakoś przez tą dziuplę górą pomiędzy końcami, które tam wcześniej były. Tak, 400.
O, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, jaką chciałem dzisiaj powiedzieć. Chociaż nie, jeszcze przed bossem będzie. Biedna mała stokrotka. Rozumiem, że to jest ta stokrotka, tak? Dobra, jeszcze tryb czasowy. Nie wiem, czy kojarzycie grę Starbound. To jest coś odrobinę podobnego do Terrarii. Terrarię raczej wszyscy kojarzą. Za chwilę dokończę, tylko niech to przejdę. O, mam tylko minutę. Nieźle. Ach, z serduszkiem. Ogólnie zakupiłem sobie jakieś, nie wiem, no parę miesięcy temu preordera do tej gry, który zawierał najsłabszy preorder, zawierał pełną wersję gry, oczywiście kiedy gra wyjdzie, dostęp do bety, kiedy beta wyjdzie, oraz soundtrack. Jakoś od tego czasu, kiedy tak w sumie... Co tu będzie na górze? Wow! Czy my tu mamy normalnie zbierać punkty i wszystko inne robić? O kurcze. A, wybaczcie, muszę się tu skupić. Podoba mi się taka koncepcja bossa, szczerze mówiąc. Czy tam wejść? Tam podniosłem. Nie, tam jest. Okej, czyli od początku, tak? Mam to wszystko przejść za jednym razem.
Aha, mamy checkpointa. Okej. O, cinematic. Aha. Czyli teraz mamy samą walkę z bossem. Zapowiada się ciekawie. Aha, okej. Kolega ma tam guza. No, miał przez chwilę. To chyba nie będzie. No kurczę, chciałem od razu na tamto coś skoczyć. Kurczę. Teraz. Aha. Wow. Dobra, nie powinienem się tak ruszać. O kurczę. Co teraz mamy wszystko od początku? O ja. No w końcu jakaś bardziej wymagająca walka z bossem. Nie to co było przy poprzednich. Dobra, teraz nie wypadnie, co ja mam robić. Taktyka bez utraty serduszka. Teraz zeskakuje. Uch, żyje. Zjadł mnie. Zbaszczę, leciałem. O, szybko, 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 szybko. Dobra. Będzie można trochę powtarzać. Jeszcze najgorzej, jak się... Nie to. Najgorzej, jak nam zabraknie punktów na koniec. Na to się zapowiada, bo pewnie trzeba będzie 200 mieć.
Czyli dobra, tam mam pod spodem po prostu. Można być, bo inaczej się nie da raczej. Tutaj muszę od razu ruszyć w lewo. Dobra, musi nie aż tak od razu. Tak tylko ostatnio robiłem takie, żeby szybciej przejść poziom z Moskitem, który już raz z wami przyszedł. Tak poza. To w sumie ciekawe, co się stanie, jak to się wtedy tą sekwencję powtarza? Nie, powtarza się coś podobnego. LOL. Nie wiem, czemu to puściło. Dobra, może to przejście i ta próba i cięcie. Wow. To było niezłe. Ej! Wracam teraz z prawej. Nie straciłem serduszka, więc jest ok. No. To jest dosyć trudne, co on tutaj robi. To przejść. No dobra, słyszymy się po cięciu. Okej. Myślałem, że coś się zlegowało. 150!
Yeah! Nie muszę powtarzać! Już myślałem, że będę musiał. 150 to genialnie. Trzeba zapamiętać. Przy bossach 150. I nie jak przy szarżach 200. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, no to możemy chyba zacząć kolejną krainę. Aha. O, teraz mamy jakąś taką... To coś. To co mówimy, że będzie potrzebna moc różnych tych bardzo. Czyli tak jak mamy tutaj te rysunkowe potwory, potem one się zmieniają w te kolorowe... Kolorowe, łagodne stworki, tak w ogóle. Nie pamiętam, czy wam mówiłem. Tutaj także ciekawie się rozkładają. Mapa rozdziałów. Tutaj jest w miarę przyzwoicie długi, tak jak te dwa pierwsze. Tutaj tak samo. Tutaj rozdział pierwszy jest krótszy. Ten tym bardziej. I tu tak samo. Dużo nam już w grze nie pozostało do robienia. Dobrze, rozpocznijmy poziom Dzikie Roje. Ludingu, co się dzieje? Biegłem do końca. Właśnie, muzyczka. Zacząłem w bossa grać zupełnie o soundtracku, zapomniałem. No w każdym bądź razie było tam do tego dołączone soundtrack jako po prostu dodatek do preordera. Ale zacząłem sobie tej muzyki słuchać, która wprawdzie nie była. Czyli te muchy coś jednak mi robią. Dobrze wiedzieć. Że będziemy mieli tu trochę ograniczone poziomy. Chwila, ja bym chciał tam jeszcze wrócić. Aha. Dobra. Nieważne. Czym jest to? Jakoś mocniej wziąć, a to mi aurę daje, spoko. Co to? LOL. Mieliśmy kolegę w tej bańce takiej. Kurczę. Chciałem jeszcze wrócić, jakiś monet poszukać. Jest trudność, nie to jest do końca. Dobra. Czy ja kiedyś skończę ten wątek z soundtrackami? Muszę się zatrzymać, po prostu odpowiedzieć tam długo nie za. Był dołączony do tego soundtrack, całkiem się go słuchał. Całkiem miło mi się go słuchało. Wprawdzie nie był do końca w moim guście. Po jakimś czasie zaczął mi się nudzić. Ale jakoś przez to uświadomiłem sobie, tak ja sobie to przynajmniej tłumaczę, że uświadomiłem sobie, jakie fajne są soundtracki. Że jest mnóstwo gier, w których
muzyka mi się podobała. Myślałem tam, nie myślałem, raz kiedyś coś pomyślałem może o tym, żeby taki soundtrack kupić, ale nigdy o tym tak praktycznie nie myślałem i nic nie działałem. A od czasu kupienia tego soundtracka, to praktycznie w każdej grze, w jaką gram, się dobijam do soundtracka, bo mi się bardzo muzyka podoba. Tak było w pierwszej kolejności z Super Meat Boyem, do którego soundtrack sobie kupiłem. Ostatnio... O, tamtego pana muszę uderzyć. Uderz! Jak spadłem. Ostatnio poszukałem sobie soundtracka do Raymana Origins. O ile dobrze widziałem, soundtrack do Origins jest na internetach, że tak powiem. Jako, że jestem uczciwym człowiekiem, to poszukiwałem opcji kupienia. Takiej rzeczy nie znalazłem. Z tego, co tam gdzieś wyczytałem... Wow! Soundtrack do Originsa jest darmowy. Ha! Trzeba znać trik z ładowaniem pięści, żeby się tu dostać. Tak więc sobie go po prostu ściągnąłem i... No i praktycznie dzisiaj przed odcinkiem sobie całego wysłuchałem. No... Oprócz tych utworów, których jeszcze nie było. Bo nie chcę sobie spoilerować, że tak powiem. Dawaj to. Nieładnie. Dajcie mi się zabić. Mimo, że grałem na razie tylko w demo Raymana Legends, też już jestem kompletnie zdecydowany na kupienie soundtracku. Już sprawdzałem, to kosztuje 9 euro. Ostro. Ale zdecydowanie już to, co słyszałem w demie, wystarcza mi na dokonanie takiej decyzji. Tak w ogóle a propos dema, mam nadzieję, że podobał wam się mój odcinek, który został nagrany właśnie na demie. Let's Play Rayman Origins 0.
Nie spojrzałem. O, mamy przynajmniej checkpoint w trakcie. Wydawało mi się, że tam podłogi nie ma. Super fajna jest tekstura tego piasku. Teraz zwróciłem bardziej uwagę. Tak, zaraz się okaże, że w tej pierwszej jest król. Nie. Dobra. Klatka. Wow. Teraz się ile spamują tym moskitem. Mamy 339 punktów, plus pewnie jakieś pojedyncze jeszcze w klatce. Zdobyliśmy w klatce na koniec, więc powinno być ok. Kurczę. Tak, tutaj. Dobra, ładnie. Lol. Strasznie dokładny trzeba być. Chciałem jeszcze dobić tego ptaszka, żeby mieć dodatkowe punkty, żeby na to nie zabrało. Dobra, doszliśmy, mamy 345 punktów, czyli liczymy na to, że w klatce będzie co najmniej trzech przeciwników. Nie no, serio? To się słabe robi, jak dajecie mi tyle punktów. Mogłaby tutaj już spokojnie być klatka. Dobra, przyjmujemy się utratą serduszka. Ale utratą życia już może. O, czekaj. Dużo więcej punktów nie zebraliśmy. O, jak fajnie. Dobra, 365. Koniec poziomu. No dobra. Będzie nam za niedługo dobijać powoli godzinę. No, tam jeszcze nie. W sumie było 10 przy 8. No, raczej przejdę jeszcze tryb czasowy i to będzie koniec.
nic na dzisiaj. Strasznie pięknie wygląda z prostym poziomem. Jedyny plus tego to, że szybciej będzie let's play. Wcześniej się zacznie z Rayman Legends. Minuta 47. Nie wiem, panie, kto tutaj to zrobił. Jak jeszcze są monety, których nie znalazłem, to już kompletnie słabo. Za dużo tych punktów daje. Dobra. Już się zabiję. Powtarzamy. Dobra, trochę spokojnie. Tak. Tu trzeba podskoczyć. Było. Tak. Nie lubię powolnych trybów czasowych. Zdecydowanie wolę to takie szare, że... A tutaj to się trzeba zastanawiać, czekać. Bardziej to trochę było w poziomie z muzycznymi wężami. Jeżeli jeszcze to pamiętacie. Dobra. Ładnie. Okej, ładnie. Minuta 20. Biegniemy dalej. Jeżeli jakoś głupio nie zginę, to powinno się udać. Jednak nie. Aha, zabraknie nam 2 sekund. Okej. W końcu jakiś pucharek, którego z łatwością nie zdobyliśmy. To nie jest żaden problem, gdyż to się szybciutko powtórzy. Już pewnie będziemy go mieli. Na
15 sekund. Już o 2 mniej. Tak, żeby przejść poziom. Na tych aurach można fajnie to przebiegać. Ładnie. Dużo lepiej niż ostatnio. Tutaj 11. Nie! No kurczę. Dobra. Albo teraz mi się uda, albo zrobię cięcie. LOL, 21 sekund. A, to tylko co było wcześniej. Okej. Dobra, podzielimy się trochę czasu. Tak. Możemy tu na 13. Musi się udać, musi się udać. To już jest proste dalej. Stój. Dobra. Tutaj jest jeszcze. Cięcie. W końcu. Nie wiem, ile próg mi zajął.
poziom, czy to było tak 10 czy 15. O, ale zdecydowanie za dużo to było. No dobrze. Przeszliśmy tym cięciem Geroja. Następnym razem podstęp na wiatr. O, i później jakieś skicie widzę. Dobrze. To by było chyba już na tyle w dzisiejszym odcinku z gry Rayman Origins. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i nie hejtujcie. Cześć!